Dzisiaj przedstawię kolejne 10 filmów, które zainspirowały prawdziwe zbrodnie. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to serdecznie do niego zapraszam, a karta wyświetli wam się w prawym górnym rogu ekranu. Kto widział wcześniejszy odcinek, ten wie, że przyglądam się tutaj filmom, które skłoniły ludzi do popełnienia przestępstwa. Jest to odwrotna sytuacja od filmów, które są inspirowane prawdziwym życiem. Przypominam tylko, że nie wszystkie produkcje z mojej listy to horrory, jednak dostarczają odpowiedniej dawki grozy. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę, i już przechodzimy do tematu. Robocop 2 z 1990 roku. Seryjny morderca Nathaniel White na początku lat 90. zabił ciężarną kobietę o imieniu Julia Frank. Mężczyzna rozciął ciało Julii i zostawił je leżące w charakterystycznej pozycji. Podczas przesłuchania wyjawił śledczym, że jest wielkim fanem ultraprzemocy, którą widział w filmie RoboCop 2. Jego pierwsza ofiara została zabita dokładnie tak, jak Nathaniel widział to w filmie. Urodzeni mordercy z 1994 roku Film napisany przez Quintina Tarantino i wyreżyserowany przez Olivera Stone'a został posądzony o inspirowanie wielu przestępstw na przestrzeni kilku lat od jego premiery. W 1995 roku dwoje nastolatków, Sarah Edmondson i Benjamin Darras, po obejrzeniu filmu Urodzeni Mordercy i zażyciu LSD, postanowili spełnić swoje mordercze fantazje. Nastolatkowie wyszli na ulicę z bronią, polując na ludzi. Na szczęście postrzelili tylko dwie osoby, z czego jednej udało się przeżyć. W ich obronie wiele mówiło się o złym wpływie filmu Urodzeni Mordercy, choć osobiście myślę, że większe działanie wywarło LSD. Produkcja ta była również inspiracją dla szkolnej strzelaniny w Columbine High School w 1999 roku. Dwaj sprawcy tej masakry, czyli Eric Harris i Dylan Klebold, prowadzili pamiętniki, w których opisywali swoje plany oraz odnosili się do filmu Urodzeni Mordercy. Inny przykład pochodzi z Teksasu, gdzie niespełna 14-letni chłopiec odciął głowę swojej o rok młodszej koleżanki, ponieważ chciał być sławny jak postacie z filmu. Miesiąc później, 17-letni mieszkaniec stanu Utah, Nathan Martinez, zamordował swoją matkę i siostrę, po tym jak obejrzał kilkukrotnie urodzonych morderców. Istnieje jeszcze kilka spraw związanych z tym filmem, a w rzeczywistości jest ich tak wiele, że mają własną stronę w Wikipedii. Link do niej znajdziecie w opisie mojego filmu. Pociąg z Forsą z 1995 roku. Jedna szczególnie przerażająca scena w tym thrillerze dotyczy podpalenia budki poboru opłat w nowojorskim metrze. Oczywiście, w środku znajdował się pracownik, któremu nie udało się uciec przed płomieniami. Wkrótce po premierze filmu trójka mężczyzn postanowiła powtórzyć tę scenę w realnym świecie. Wybrali podobny punkt poboru opłat w bruklińskim metrze i podpalili go wraz z pracownikiem. Wszyscy troje zostali skazani za morderstwo. Przetrwać w Nowym Jorku z 1995 roku. Film oparty na podstawie powieści Jima Carola jest łączony z inną tragiczną szkolną strzelaniną w Stanach Zjednoczonych, gdzie takowe zdarzają się bardzo często. W jednej ze scen filmu bohater grany przez Leonardo DiCaprio wchodzi do szkoły ubrany w czarny płaszcz i uzbrojony w strzelbę, gdzie przechadzając się po klasach dokonuje masakry. W 1996 roku Barry Leucaitis, ubrany bardzo podobnie do filmowej postaci, wszedł do klasy w Moses Lake i zastrzelił troje uczniów. Po zabójstwie z uśmiechem na twarzy twierdził, że to z pewnością przebiło to, co można ujrzeć w filmie. Po schwytaniu i postawieniu Barego przed sądem w mediach w całej Ameryce doszło do debaty na temat wpływów filmów na przestępczość i agresję wśród młodych ludzi. Krzyk z 1996 roku Pierwsze zabójstwo powiązane z krzykiem miało miejsce w 1998 roku, kiedy nastoletni chłopak z Kalifornii zamordował swoją matkę Ginę Castillo, dźgając ją dziesiątki razy nożem i śrubokrętem. Chłopak był wielkim fanem filmu. Natomiast w 2001 roku belgijski kierowca ciężarówki Thierry Jaradin dźgnął swoją sąsiadkę Alison Cambier dwoma nożami kuchennymi ponad 30 razy, zabijając ją na miejscu. Podczas dokonywania zbrodni miał na sobie strój Ghostfacea znany z filmu, a po wszystkim ułożył różę w dłoniach swojej ofiary. Matrix z 1999 roku. Ta futurystyczna i cyberpunkowa seria filmów, oparta na założeniu, że to co uchodzi za rzeczywistość jest jedynie konstruktem narzuconym nam przez naszych władców, została również połączona z kilkoma zabójstwami. W 2000 roku szwedzki student Wadim Mieseges podczas studenckiej wymiany poćwiartował swoją gospodynię, u której aktualnie przebywał. Po schwytaniu przez policję twierdził, że został wciągnięty do Matrixa. W niesławnym ataku snajperskim w Waszyngtonie w 2002 roku, w którym zginęło 17 osób, udało się schwytać odpowiedzialnego za atak Liboida Malvo. Mężczyzna podczas przesłuchań i w rozmowach z psychiatrą twierdził, że obejrzał film Matrix ponad 100 razy, co doprowadziło w jego głowie do paranoi. Na szczęście nikt nie dał się nabrać na jego rzekomą niepoczytalność i uznano go winnym za popełnione zbrodnie. Amerykan Psycho z 2000 roku Ten film o psychopatycznym, seryjnym mordercy został oparty na powieści Bretta Eastona Elisa o tym samym tytule i został powiązany z kilkoma morderstwami podobno kanadyjski seryjny morderca Paul Bernardo otrzymał przy łóżku kopię książki Elisa i nazywał ją swoją Biblią. W 2004 roku uczeń z południowej Florydy Michael Hernandez zabił kolegę z klasy, a policji powiedział, że to właśnie Patrick Bateman był główną inspiracją dla jego zbrodni. W 2012 roku kanadyjski psychopata Luka Maniota sfilmował, jak morduje swojego kochanka szpikulcem do lodu, podczas gdy w tle leciała piosenka ze ścieżki dźwiękowej American Psycho. W końcu w 2014 roku mieszkający w Hongkongu mężczyzna o nazwisku Rurik Uting, sfilmował siebie, jak morduje dwie indonezyjskie kobiety w swoim mieszkaniu. Uting przyznał się do bycia wielkim fanem zarówno powieści, jak i filmowej wersji American Psycho. Królowa Potępionych z 2002 roku. Ten film, w którym Alia występuje jako królowa wampirów Akasha, zainspirował anglika Alana Menzisa, który zamordował swojego najlepszego przyjaciela, Thomasa McKendricka. Po wszystkim wypił jego krew i zjadł część jego głowy. Menzies powiedział policji, że we śnie odwiedziła go Akasha i że obiecała zrobić z niego wampira, jeśli ten zamorduje swojego przyjaciela. Seria filmów piła. Brytyjczyk Matthew Tinling zamordował swojego 45-letniego przyjaciela Richarda Hamiltona, po tym jak ten odmówił podania kodu PIN do swojej karty bankomatowej link został skazany na 30 lat więzienia, a sędzia prowadzący sprawę podczas ogłaszania wyroku zwrócił uwagę, że zbrodnia była popełniona dokładnie tak jak w jednym z filmów serii piła. Seria filmów noc oczyszczenia. Seria filmów opiera się na dystopinnym świecie, w którym władze ograniczają przestępczość, pozwalając wszystkim na szaleństwo i robienie wszystkiego, co chcą, podczas corocznej czystki. W 2014 roku doprowadziło to do paniki na wielką skalę w mieście Louisville, gdzie około 80 tysięcy mieszkańców zamknęło się w swoich domach, oczekując na zamieszki. W maju 2016 roku 19-letni członek gangu z Indiany Jonathan Cruz zabił trzy osoby w ciągu czterech dni morderczego szaleństwa. Policja znalazła nagrania z jego telefonu komórkowego, na których Cruz przechwalał się, że prowadzi czystki i zachęcał do oglądania swojego profilu na Facebooku, gdzie wszystko transmitował. To już wszystkie filmy, które na dziś przygotowałem. Zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę i słyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku.